przyszłym, może coś Wam powiem. Zanim przystąpimy do rozważania dzisiejszej Ewangelii, zadaj sobie trzy pytania. Po pierwsze, czy jesteś w stanie postawić Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu? Po drugie, czy wiesz, że jesteś przez Niego kochany i to wszystko, czego potrzebujesz? I trzecie, czy wierzysz Mu na tyle, żeby iść za Nim na misję, która Cię przerasta? I teraz pomyśl, że łatwo na te pytania udziela się odpowiedzi, kiedy się siedzi w domu, w swoich bezpiecznych czterech ścianach. Pytania, które padły na początku, są dość ekstremalne. Wynika to z jednego zdania. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Nagle się okazuje, że strasznie ciężko mi wyzbyć się siebie, swojej własności, swoich przyzwyczajeń i swoich bliskich. Bo zawsze jest coś lub ktoś, na kim bardzo mi zależy, a wtedy, Panie Boże, poczekaj. Dzisiaj Pan mówi do nas w jasny sposób. Prawdziwy uczeń musi kochać całym sercem i całą duszą naszego Pana, Jezusa Chrystusa, ponad wszelkimi innymi relacjami, nawet najbliższymi. Może i w Biblii Tysiąclecia jest użyte dość mocne słowo, jakim jest nienawiść, bo w innym tłumaczeniu można przeczytać o wzgardzeniu. James Patterson napisał: wyobraź sobie, że życie polega na żonglowaniu pięcioma piłkami. Ich nazwy to praca, rodzina, zdrowie, przyjaciele i prawość. Wszystko udaje Ci się utrzymywać w powietrzu, ale pewnego dnia wreszcie do Ciebie dociera, że praca jest gumową piłką. Jeżeli ją upuścisz, odbije się i wróci. Pozostałe cztery piłki – rodzina, zdrowie, przyjaciele, prawość – to są szklane kule. Jeśli którąś upuścisz, może się obić, wyszczerbić lub nawet roztrzaskać. Stajemy przed kolejnym dylematem, bo gdzie w tym znaleźć miejsce dla Pana Boga? Nie ma kolejnej kuli. Bardzo dobrą podpowiedź daje nam święty Augustyn. Powiedzmy Ojcu i Matce, kocham Was w Chrystusie, nie zamiast Chrystusa. Takie podejście ułatwia nas i ustawia w zupełnie innej pozycji. Nagle okazuje się, że wszystko można połączyć. Dom, pracę, zdrowie i przyjaciół, kiedy opieram się na Chrystusie. Nie myślę, że skoro jestem księdzem, to mi coś łatwiej przychodzi. Ja cały czas łapię się na tym, że chcę realizować siebie, choć wmawiam sobie, że tak nie jest. Wykorzystuję swoje zdolności, żeby gdzieś tam usłyszeć jakąś pochwałę. Jest to bardzo przyjemne, ale wtedy próbuję iść za Chrystusem, trzymając ręce w kieszeni. No, taka droga nic mnie nie kosztuje. Wtedy się myśli, że na krzyż przyjdzie czas, a ja sobie pójdę zobaczyć, co mnie czeka i zastanowię się, czy ja tego chcę. Jezus chce mieć przy sobie uczniów, którym ta relacja się opłaca. Kalkulacje zawsze będą nam towarzyszyć. Są te dwie przypowieści o budowniczym i o królu, którzy liczą czy dokończą swoje dzieło. To sztuka przewidywania kolejnych kroków, a nie pójście na hura do przodu. Mogę liczyć na własne siły, na swój spryt, na zdolność finansową, na przyjaciół, ale potrafię przede wszystkim liczyć na Boga, który w obliczu kryzysu pomoże i da mi siły, bym poradził sobie z trudnościami? Dlaczego to jest takie ważne? Bo mam wydać stukrotny plon, a chcąc tego dokonać, muszę się w pełni zaangażować w misję powierzoną od Boga. Wtedy wiem, że wzgardzić mogę wszystkim, byle nie krzyżem, który muszę zabrać ze sobą, by być prawdziwym uczniem. Niech Pan Wam błogosławi. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.